Al. Obudź się, ty świnio, słyszysz? Obudź się, słyszysz? Wyciągnij łapy. Wyciągnij łapy! A teraz wyprostuj dłonie i staraj się je trzymać prosto. Łapy, Alf! Dobra. Gdzie ją schowałeś? Zostaw. Mówiłem ci, że denaturat jest mi potrzebny do lalek. Nie rób tego! Masz. Widzisz, jaka jestem równa? Forsa jest? Ile tego? 30 tysięcy. Dużo. Wybacz, Alf, ale ja naprawdę nie mam czasu. Te wizyty u ciebie są naprawdę przykre. Przepraszam cię, ale nie mam więcej. Dlaczego nie przyślesz do mnie Anulki? Do kogo? Do ciebie? A nie mówiłam ci? O czym? Naprawdę ci nie mówiłam? Ty nie żyjesz, Alf. Padłeś z pociągu. Wyszedłeś na korytarz na papierosa, czy też do ubikacji. Czekając, aż się zwolni, oparłeś się o drzwi. Ty padłeś. Twój grób jest w waszej rodzinnej wsi. Rozumiem. Anulka tam nigdy nie przyjedzie. Aha. Słyszałeś o Darku? Darek wracał właśnie z Hopfera. Szedł schodami u siebie tam po tej wąskiej klatce i nagle co za cholera, smród. Obrzydliwy, cierpki smród. Darek odwrócił się i zobaczył pająk. Obrzydliwy pająk. Wielki jak wieprz, albo jeszcze większy. Nie mogę cię przestań! A ty? Masz przyjaciela? Kiedyś liczyłem na ciebie. To ładnie z twojej strony, Alf. No więc masz przyjaciela? Co to jest? Wąż? Białe myszki? Pająk? Nie, ja nie widziałem żadnego pająka. A lalki nigdy nie mówiły do ciebie? Są grzeczne.
wolno ci teraz mnie zostawić. Przyjdę na twój pogrzeb. Działa, że mam przyjaciela! Nie. Nie, pająka. Mój jest człowiek. Najprawdziwszy człowiek. Czy już jesteś? Więc już jesteś Bis. Tylko bez histerii, Alf. Ona jest jeszcze na schodach.